Samochodu nie ma. Przez właściciela zabrany, albo ktoś po prostu zajumał. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie dom Wielkiego Brata. Zaczynamy eksplorację od płatki pięknej. Tutaj mamy jeziorko, gdzie rybki sobie pływały. Big Brother, dom Wielkiego Brata, brata i siostry. Tutaj ogólnie szła taka kładka, taki mościk, którędy uczestnicy prawdopodobnie wychodzili z domu Wielkiego Brata. Zapewne w którymś ze zbiorników pływają jeszcze rybki. Tak, są. Zobaczcie, biało, czerwone. Mega. I tutaj mamy drzewko w stylu japońskim. Pięknie to wygląda. Coś niesamowitego. Uczestnicy tutaj grali na przykład w siatkę i trzymali kury. I tutaj sobie po mostem szli do takiego, można powiedzieć, mini mola. Tu było fajnie wszystko oświetlone. Tu dookoła była barierka. Mega to wygląda. I tutaj pływała taka rybka, którą ją jakoś nazwali, ale jak to już nie wiem. Tutaj mamy blat, znaczy się stół z kamienia, gdzie uczestnicy robili sobie grilla. Ponoć tu spali nawet, aż tak mi się podobało. Tam mamy basen, gdzie zaraz dojdziemy. Czy otworzę te drzwi? Nie? To przez basen trzeba będzie iść. To jest zabezpieczone. Idziemy tędy. Zapewne już rozebrali tą szybę. Wchodzimy od razu na basen. Tutaj zapewne się działo. Tutaj zapewne jakieś filtry filtrujący cały ten basen był. Pomieszczenie techniczne. Wygląda jak filtry, ale nie mam pojęcia. Tutaj może i łazienka i z prysznicem po kąpieli była. Nie mam pojęcia. Ale coś takiego mogło być. A to zapewne bar. Patrzcie, tu jak taki blacik. Tam cały arsenał. I tu nawet można było sobie tańczyć. Drzwi przesuwane. Mega, z szybą. Z dwóch stron. Dom Wielkiego Brata. Wszystko szklone. Chciałem już iść tędy. Ogólnie uczestnicy naklejali jakąś naklejkę, bo któryś z uczestników po prostu się zagapił i weszedł w lustro. Tutaj mamy piękny kamień ozdobiony. Ciekawe, czy to coś wtopione jest. To wygląda jak żywica. Mega. Tu ogólnie był salon. Tu stały kanapy. I mogli się oglądać. Jedno z głównych pomieszczeń tutaj sobie jedli. Ale blat już ktoś zajumał, widać. Też tu był, o tutaj leży, z kamienia. Ciekawo, jak długo to poleży. Ale to ogólnie to bardzo dużo waży. A nawet ta podłoga taka ala kamykowa. Może to płytki takie, nie mam pojęcia. Tutaj mamy skrytkę. Wow.
Nieźle. I tu mamy taki ogólnie salon. Jedna z kamer zapewne była tutaj i one były tak se przymocowane po prostu do ściany. Możliwe, że to i tutaj jakoś się to trzymało, bo nie ma takich większych wywiertów. Takie śmieszne w sumie, takie małe, co nie? Z salonu mamy piękny widok na drzewko. Tak wszystko oszybione. Tam było wejście chyba na górę. I sobie na zewnątrz sobie drzewko rosło. W stylu japońskim. Jeżeli chodzi o historię, to właściciel po prostu nie miał pieniędzy na utrzymanie obiektu i po prostu wynajmował na projekcje telewizyjne ten cały obiekt i z tego po prostu się utrzymywała ta cała willa. I tutaj kręcili właśnie Big Brothera, dwie serie, 2018-19 rok. Obiekt już 4 lata w sumie jest opuszczony. Pułapka TVN-u. Top Model chyba 7 seria. I serial Netflixa 1900. I teraz mogę się pomylić. 83 chyba, ale to mogę się mylić, macie to w napisie. Tutaj mega w sumie to wygląda. Półki. To tak jakby kuchenny, ale nie mam pojęcia. A powiem szczerze, taki regalik. Mega sprawa. I tutaj mamy kolejne regały. Zapewne na jakieś ciuchy albo ręczniki. Tu mamy cały zestaw czujek. Wow. A, pewnie sprzętu do kamery. Samochody jeżdżą. No, tutaj mamy także ubikację. Ty, ale garaż jest otwarty. Samochodu nie ma. Ja tu tylko wyjrzę. Ale samochód już został albo przez właściciela zabrany, albo ktoś po prostu zajumał. Ale pozostałości jakichś mebli i tak dalej. Dobra, idę na górę. A to ciekawe, tak szybko i samochodu nie ma. Tak jak widzicie, tu dziurki, tu były lampy takie okrągłe i fajnie to jest zrobione, że macie prześwit. Jesteśmy u góry w sypialni. Tu była taka fajna barierka, jeszcze widać. Tutaj wszystko się trzymało, śruby nawet są. Mam nadzieję, że się uda to zwiedzić. Tutaj jedno z łóżek. Zapewne było ich więcej. I mega klimatyczne wyjście na balkonik. Popatrzcie sobie sami. Piękna posiadłość z rybkami. Rybki 4 lata jeszcze żyją. Tak jak macie tutaj łóżka były, tak na tej ściance były takie lustra, gdzie można było się pomalować i tak dalej. A tutaj łazienka zapewne. I od razu do drugiej idziemy. Tu zapewne też łazienka. Chyba. I drugi pokój. Wow. Jestem ciekawy. O to mi chodziło. Zobaczcie sobie. Nie będę tu wychodził, bo jesteśmy na przypale. Ale pięknie.
A ten kontener nawet jest ustawiony jakoś inaczej. To możliwe, że właściciel tak jakby ogarnia już tu system po tej całej akcji, że to tak zostało nagłośnione. A tutaj piękne lampy wisiały nad całą kuchnią. Pięknie. Myślę, że będziemy kończyć dzisiejszą przygodę. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, dzwoneczek. No i co? Widzimy się na kolejnym odcinku.